Szczęść Boże, dzień dobry. Kolejne pytanie, bo kolejny odcinek naszego programu, pytania-odpowiedzi. Patrząc na to, co przysłaliście, połączyłem dwa pytania, bo one dotyczą napominania i odnajdywania się w takich trudnych sytuacjach. Pierwsze pytanie, jesteście gotowi, bo jest mocne. Czy można napominać księży? Czy można zwracać im uwagę, gdy uważamy, że niestosownie się zachowują i wyrażają? Czy osoba świecka powinna to robić? Mówię jako ksiądz. Ksiądz jest człowiekiem. Może się mylić, może się zachować źle, niewłaściwie, by już nie powiedzieć nawet skandalicznie. A w związku z tym, że jest człowiekiem, to, kiedy czyni źle, należy go napomnieć. A że jest księdzem, tak uważam, od księży więcej się wymaga. W związku z tym, tym bardziej powinno się porozmawiać, kiedy widzimy jakąś trudność czy coś niewłaściwego. Świecki ma prawo, a nawet obowiązek. Drodzy moi, to, że przyjąłem święcenia kapłańskie, nie oznacza, że no właśnie, że jestem nieomylny. Po drugie, to, że przyjąłem święcenia kapłańskie, nie oznacza, że jestem ponad. Jeżeli jakiś ksiądz przeżywałby swoje kapłaństwo, że jest lepszym albo że wyżej stoi, no to nie tędy droga. Nowy Testament pokazuje Kościół jako wspólnotę, jako ciało Chrystusa. Ja mam jako ksiądz określone zadanie przez święcenia, tą szczególną więź z Jezusem Chrystusem, ale jestem w Kościele, tak? Razem z braćmi i siostrami, którzy święceń nie przyjęli. I dlatego tak, to jest obowiązek nawet. Tego się musimy oczywiście uczyć. Tak sobie tu wypisałem różne kwestie, które mogłyby być jakoś przedmiotem takiego napominania. No, jeżeli oczywiście ksiądz głosi nieprawdziwą doktrynę, ale nie w odczuciu twoim, tylko obiektywnie, a to można sprawdzić na przykład z katechizmem Kościoła katolickiego, to jak najbardziej trzeba podejść i powiedzieć. Jeżeli duszpastersko są pewne rzeczy robione niewłaściwie, na przykład byle jak, albo w sposób taki, który nie prowadzi ludzi do życia duchowego, do jego pogłębienia, to jak najbardziej trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli masz to doświadczenie, no to nie jest tak, że ksiądz ma największe doświadczenie. No, dziś często ludzie świeccy zdarza się, że mają no niestety właściwsze czucie pewnych rzeczy, także w wymiarze duszpasterstwa czy duchowości, a to jest związane no właśnie z tym, że żyją w tym świecie i niejednokrotnie, ja to też widzę po sobie, bardziej świeccy rozumieją pewne procesy niż na przykład my księża. To nie znaczy, że my nie rozumiemy oczywiście. Jeżeli są sprawy jakieś osobiste i one są realnie jakieś złe, jak najbardziej. Jeżeli byłoby jakieś niewłaściwe zachowanie wobec ludzi, to tym bardziej trzeba przyjść do księdza, że źle się zachował. Co jest w tym wszystkim jednak najistotniejsze? Po pierwsze, forma. Tak jak w ogóle w upomnieniu braterskim, nie tylko księdza, ale w ogóle drugiego człowieka, bliźniego, liczy się forma. Jeżeli ktoś chce kogoś poniżyć, albo chce patrzeć z góry na człowieka, to niech nie upomina. Lepiej niech po prostu więcej się modli. Ale nie upomina, bo jeżeli byśmy mieli poniżać księdza albo świecką osobę, czy konsekrowaną, to tego nie robimy. Dalej chodzi o to, żeby przedstawić sprawę. Nie w internecie. Internet, komentarze,
pod programami na przykład, no nie są, czy jakimiś tekstami, nie są miejscem upominania. I to jeszcze może anonimowo. Więc to jest kolejna zasada. Jeżeli napominasz, to nie anonimowym listem, bo tak czynią ludzie niedojrzali, ludzie słabi, ludzie, którzy nie mają tak naprawdę pojęcia chyba o życiu i anonimów nie należy brać pod uwagę. To idź z kimś, weź kogoś, komu ufasz, umówcie się na rozmowę, przedstaw swoją sprawę, ale też z taką otwartością, że może to ty się mylisz. Ja też, kiedy zwracam komuś uwagę, idę na taką rozmowę zawsze z taką świadomością, może ja czegoś nie wiem. Może wskutek tej rozmowy będę musiał zmienić swoją opinię, ocenę, może nawet decyzję, jeżeli jest to związane z jakąś decyzją, którą muszę podjąć. I dzięki temu mam taką otwartość w rozmowie, więc tym bardziej, kiedy to dotyczy oczywiście księży. I drugie pytanie. Co zrobić, gdy w rodzinie dzieje się zło? Są popełniane grzechy dotykające poważnej materii i dzieje się to z premedytacją. Czy reagować, jeśli wiemy, że w ten sposób zostaną popsute relacje? Czy jest dopuszczalne, aby dla zachowania tak zwanych dobrych relacji przechodzić ponad tym złem? Otóż, drodzy moi, no znowu, tak jak było w tym pierwszym pytaniu, trzeba stawać w prawdzie. Zachęcam, żeby oczywiście skonsultować to z kimś, kto ma doświadczenie, czy prowadzi życie duchowe takie zdrowe, ma taki zdrowy też patrzenie na świat, bo trzeba oczywiście określić problematyczną kwestię oraz wagę sprawy. Natomiast w żaden sposób, nawet za cenę jakiejś, nazwijmy to, zgody rodzinnej, czy w ogóle jakiejkolwiek zgody społecznej, tak, nie można przymykać oka na zło. Bo to zło wcześniej czy później uderzy w tą rodzinę, tak? Czy w jakichś członków tej rodziny. Tu napomnienie jest obowiązkowe. Co jest jednak ważne? Że skuteczność tego napomnienia będzie wtedy większa, jeśli będzie współdziałała cała rodzina. I nie chodzi o napiętnowanie człowieka, broń Boże, bo jakby ktoś chciał napiętnować, to lepiej niech nie upomina. O tym już mówiłem, ale chodzi o to, żeby w jedności, z miłością stanąć przed tym człowiekiem i powiedzieć: słuchaj, źle robisz. Co jest bowiem celem? Nawrócenie człowieka, jego przemiana oraz uzdrowienie relacji. No to, że my przemilczymy na przykład, że mnie rani na przykład to, co ty robisz, tak, to ja to przemilczę, to nie oznacza, że to mnie przestaje boleć. I wcale nie oznacza, że nasze relacje będą szczere. One będą właśnie takie przykryte czymś tylko. One będą nic nie wnosiły w życie. Prawda nieraz dzieli. Tak, jeśli jest światło, to nie ma ciemności. Tak? Dobro zderza się ze złem, światło zderza się z ciemnością. W związku z tym prawda zderza się z fałszem. Jezus mówi: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Ale jednocześnie mówi: przyszedłem poróżnić tych najbliższych. Ale jakie to jest poróżnienie? To jest poróżnienie w oparciu o to, że ktoś, kto przyjmuje prawdę, przyjmuje na przykład Jezusa, jeśli to jest konflikt na przykład na tle religijnym, to, no to będzie w konflikcie z kimś, kto tego nie uznaje i by walczył. Jeżeli na przykład prawdą jest dane działanie i w uczciwości, a ktoś na przykład chce postępować nieuczciwie, to nie da się zachować jedności. I nie o taką jedność chodzi. Kiedy modlimy się o jedność jako chrześcijanie, kiedy mówimy o pokoju, to absolutnie nie mówimy o tym, że niech będzie fajnie, żeby było jak było, nie ruszajmy trudnych tematów. Tak? To nie o to chodzi. Ta jedność musi być oparta o prawdę. Więc nadużyciem byłoby, jak to się modnie mówi w polityce czy w innych przestrzeniach, zamiatać pod dywan. Tego robić nie wolno. No i drodzy, czasem składamy ofiarę ze względu na prawdę, którą głosimy, która jest dla nas. Czasem coś stracimy. Ja też nieraz straciłem coś albo kogoś czy jakieś relacje, kiedy musiałem stanąć w prawdzie. Też straciłem, kiedy musiałem obronić Kościół bądź autorytet księdza, kapłana czy autorytet pasterza. Ja te bóle niosę w sercu.
to jest we mnie obecne. Ale zawsze modliłem się, Panie, daj mi siłę, abym umiał stawać w prawdzie. Żeby nie tworzyć jakiegoś takiego bycia na niby. Uśmiechamy się, jest fajnie, bo tak naprawdę nie będzie dobrze. Bo dobrze może być tylko wtedy, gdy stajemy w prawdzie. Ale oczywiście prawda musi być powiązana z miłością, bo sama prawda zabija, a miłość bez prawdy nie jest możliwa. Dlatego tam, gdzie trzeba, napominajmy, nie przemilczajmy trudnych spraw. Pamiętajmy, że trudne sprawy same się nie rozwiążą. I szukajmy też ludzi, którzy nam pomogą, pomodlą się za nas, rozjaśnią coś, dadzą jakieś siły, żeby właśnie być wiernym. Trzeba jednocześnie troszczyć się też o tych, którzy nas odrzucają albo nas nie rozumieją. Przede wszystkim troszczyć się przed Panem, ale też wyciągać rękę do tej osoby. Ale też być cierpliwym, kiedy jest ta ręka odrzucana. To jest trudne. Jezus też cierpiał na odrzucenie i też ostatecznie nawet został sam, kiedy był na krzyżu. To wtedy to cierpienie ofiarujmy, to niezrozumienie ofiarujmy właśnie za te osoby. A więc gdzie trzeba, napominajmy, czy duchownych, czy świeckich, stawajmy w prawdzie i budujmy cywilizację miłości. Pozdrawiam Was. Jeśli nie subskrybujesz, jeszcze teraz właśnie możesz tam kliknąć pod dołem i wtedy następny program, czy przypomnienie, że on już za chwilę będzie, otrzymasz na swój telefon komórkowy. Pozdrawiam Was. Piszcie pytania, kwestie, które według Was warto poruszyć. Zrobiła się ostatnio duża lista tych pytań, ale piszcie dalej. Czasem łączę, bo widzę, że na przykład są podobne kwestie, to da się w jednym programie zrobić dwa zagadnienia. Niech Bóg Wam błogosławi. Alleluja.